Sprawdziliśmy, jak wygląda sytuacja na budowie S5. Kierowcy jadący z Leszna do Święciechowy i ze Święciechowy w kierunku Leszna muszą liczyć się z tym, że czas podróży wydłuży się. Na drodze do Święciechowy wprowadzono ruch wahadłowy z sygnalizacją świetlną. Choć nikt nie lubi stać w korkach, warto uspokoić nerwy i choć trudno, uzbroić się w cierpliwość.